Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 102 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, jak pamiętacie, ostatnio zaczęliśmy sobie zadanie Bitwa w Kermoren, musimy udać się teraz na naradę do wnętrza właśnie naszej wiedźmińskiej twierdzy, więc ruszajmy. Zobaczymy, co się właściwie naradzimy, czy na przykład będziemy mieli wpływ na strategię. A, tu mamy Hjalmara, siemano. Hjalmar, widzę ekipa i tak dalej. Ale dobra, myślę, że nie będziemy z nimi wszystkimi rozmawiać. Znalazłeś ją. No a jak, Zoltan? Mam nadzieję, że ten gaz zadziała. Więc szykuję mahakamską mieszankę. Jak pierdolnie, to nie będzie czego zbierać. A w sumie może pogadamy z nimi, czemu by nie? Nie wiem, są jakieś tematy do rozmów? Co tam, Geralt? Nie, tutaj widzę, że nie ma. No dobra, to Hjalmara zostawmy, może z Zoltanem coś pogadamy? Przywiozłeś ze sobą warsztat? Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł. Dzięki, Zoltan. Prócz tego zamierzam przygotować moją specjalność. Mahakamski koktajl. Bardzo wybuchowy i bardzo przydatny podczas oblężeń. No i Zoltan, widzę, może coś wykonać dla mnie, ale dobra. Porozmawiamy później. Ja nie potrzebuję nic od Zoltana. Ależ nam Ciri podrosła. Okej, tutaj to tyle. Co ja jeszcze mogę pogadać? Mamy Myszowora i Wesewira. Ktokolwiek naprawiał te mury, spartaczył robotę. Po co ten gaz? Jest łatwopalny. Mam zamiar zdetonować go i wysadzić w powietrze kilku wojowników Gonu. Mury twierdzy nie ucierpią? Mury twierdzy są w ruinie. Nic im już bardziej nie zaszkodzi. No coś w tym w sumie jest. Może zdążymy jeszcze załatać dziury. Materiały mamy. Jeśli trzeba, to pomogę. A Lambert? No już go widzę, jak się bierze do murarki. No dobra, no w sumie tak, Lambert to raczej chyba się na to nie zgodzi. Raczej na to nie pójdzie, dobra. Ona jest jedną z nas, Geralt. Nie pozwolimy jej zabrać. Jakieś postępy? Cholerny rupieć. Jest niewiele młodszy od Wesemira. Gotowy do walki? Jak zawsze. Jak już się zacznie, nie szarżuj, dobra? Rozumiem. To nie są zwykłe upiory. No dobra, z Lambertem niestety nie pogadamy sobie, w sensie w oknie dialogowym. Eskel. Witaj, wilku. A tu jest Eskel, prawie cię nie zauważyłem, stary. Eskel. Nie przeszkadzaj, muszę się przygotować. Okej, rozumiem, spoko. Dobra, to wejdźmy do środka, mamy Vernona. Dziękuję, że przybyliście. Nie ma za co, przy okazji chyba zapomniałeś mnie zaprosić. Lepiej się nie tłumacz, Geralt. Po drodze wyładowała się na mnie i już jej trochę przeszło. Będzie nas tak mało? Nie liczy się ilość, ale jakość. Wiedźmińskie podejście. Sprawdza się w czasie polowania na potwory, ale nie podczas bitwy. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Rozejrzyjmy się tu trochę, muszę poznać to miejsce. Powiem wam, moi drodzy, wiecie co, nie wiem, czy wspominałem o tym w tym let's playu, ale o ile design Vernona bardzo mi się podoba w Wiedźminie 3, to tak Ves wygląda moim zdaniem beznadziejnie. W sensie strasznie dziwnie i twarz jest zrobiona. W Wiedźminie 2 moim zdaniem Ves wyglądała o wiele lepiej. Ale dobra, udajmy się już na tą naradę w końcu. Kurde, ja mam tylko nadzieję, że wiecie co, podczas tej bitwy nic się nie odwali, w takim sensie, że... O, jest Ikeira. W takim sensie, że mam nadzieję, że nikomu nic się nie stanie i tak dalej, mam nadzieję, że... No bo wiecie, to jest takie wydarzenie, że no coś tu się może stać, no mam nadzieję, że jednak nie. Robisz się nabóstwo dla dzikiego Gonu? Kobieta nakłada makijaż i czerze się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze cię znów widzieć. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. Dlaczego zmieniłaś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tłumaczyć, a czarodziejka w szczególności.
No dobra, ale fajnie tak z wami wszystkimi pogadać. No dobra, moi drodzy, no to cóż, no, zacznijmy tą naradę. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Zbierz wszystkich. Zaczynamy naradę. Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Jest nas mało, ale na każdym można polegać. Jeśli uda nam się zgrać, to pokonamy Gon. Na początek Yen otoczy twierdzę magiczną kopułą. Będą musieli wylądować na zewnątrz. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadu. Ja jestem drugim. Gon będzie próbował przedostać się w obręb murów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z Dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Triss i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Ciri. To ją chce dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Co jeszcze mamy w zanadrzu? Skoro zamierzacie zapolować na Gon w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły, w stylu niebieskich pasów. Czyli? Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciw Gonowi. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. Okej, okej, moment, czyli... Ja muszę tutaj jeszcze wszystko ustalić, kurde, ale to ma niesamowity klimat ta narada, naprawdę. Dobra, to może pogadajmy o tym laboratorium. Kto potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. No dobra, wydaje mi się, że chyba wiedźmińskie pułapki nam się bardziej przydadzą niż te eliksiry. Jest nas mało, więc musimy przygotować jak najwięcej pułapek. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Chciałem naprawić wyłom w murze.
Z drugiej strony można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. No Lambert chyba pierwszy raz w życiu mówi sensownie i w sumie ja tu się z nim zgadzam. Wydaje mi się, że chyba lepiej zamurować tą dziurę niż tą zbrojownię odgruzować, no bo każdy z nas ma czym się bronić, więc myślę, że załatanie tego muru jest ważniejszym priorytetem. Przede wszystkim musimy załatać wyłom w murze. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Yennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Lambert i Geralt czekają w lesie. Za pomocą Dwimerytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Triss wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Pamiętajcie, co jest najważniejsze. Ciri nie może dostać się w ręce Eredina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Genialna jest to narada. Klimat jest niesamowity. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy dużo czasu, więc niewiele. Niepotrzebnie narażam was wszystkich. Za bardzo się martwisz. Głowa do góry, damy radę. Dzięki za wszystko. Idę osiodłać konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. Okej, wyjdź z Kermorem na spotkanie z Lambertem, gdy przygotujesz się, by stawić czoła dzikiemu Gonowi. No dobra, nie wiem, co ja właściwie miałbym przygotować, jeśli mam być szczery. Znaczy tak, tutaj widzę jakieś chyba wzmocnienie broni, prawda? Czekajcie, użyj, dokładnie, przedmioty zostały wzmocnione. Dobra, mam nadzieję, że to szybko nie minie. Na dworze była chyba osełka do miecza, jeśli dobrze kojarzę. Aha, bo ja już tutaj muszę wyjść, tak? Jest tu ta osełka do miecza faktycznie? W sensie to stanowisko? Nie, niestety nie ma. No dobra. Czy przeoczyłem? Czekajcie. Nie, nie ma tutaj. No dobra, nie wiem, jakieś eliksiry ewentualnie, czekajcie, alchemia. Co ja mogę... Albo co ja mam w ekwipunku? Może tak będzie lepiej. Mam tak, ulepszonego kota, no to jest akurat zbędne. Kot mi się nie przyda tutaj zdecydowanie. Mamy puszczyka, regeneracja wytrzymałości. Co tu jeszcze? Nie, tutaj akurat te eliksiry mam do dupy totalnie. Znaczy w sensie, tak, no grom na pewno jest spoko, tak? Grom, ulepszona jaskółka, to muszę zostawić. Musimy jakieś dwa jeszcze eliksiry przydatne przygotować, czekajcie. Tylko co mi się tu może przydać? Co robi biały miód? To niekoniecznie, niekoniecznie. Wraca natychmiast część utraconej żywotności. No i to się akurat mega przyda. Ale tak z drugiej strony, czy ja mam może, jak to się nazywa, deko trafarda białego? Czy ja mam może, brakuje składników tutaj niestety? A nawet ten wyśmienity? Czy ulepszony? Niestety też nie mam składników. Dobra, to zrobimy sobie w takim razie zwykły ten eliksir. Niech będzie. Zwiększa moc znaków. O kurde, to by też się przydało. A to co robi? Punkty adrenaliny, pełnia. Zwiększa maksymalną żywotność. Chyba to mi się też przyda. Zwiększa moc znaków, niech będzie. Okej, zobaczę tylko, czy mogę ewentualnie coś... Aha, bo ja potrzebuję podstawowego dekoktu i dopiero wtedy mogę przygotować ulepszony. No tak, dobra, przygotujmy to. Zrobimy sobie ulepszony. Tutaj niestety nie mam arenarii składniku wymaganego. Mogę też ulepszony grom przygotować. Okej, to się przyda.
Dobra, co tu jeszcze? Wyśmienita jaskółka, niestety nie mam na to... A nie, ja białą mewę potrzebuję tutaj, czekajcie, ale białej mewy też nie zrobię. Potrzebuję wiśniówki, jakieś nalewki z mandragory. No dobra. I właściwie z tego, co widzę, to niestety wszystko, co możemy przygotować. Tak myślę, czy jakieś petardy bym chciał. Bomba dwimerytowa. Kurde. Wyzwala obłok trucizny, czarcia purchawa. To się może przydać. Także może to sobie zróbmy. Księżycowy pył co robi? To niekoniecznie. A ten samun? Oślepia przeciwników. To też nie. Dobra. Także mamy chyba jako tako przygotowane. Poczekajcie. Ulepszony dekokt. To wezmę sobie tutaj. Bo tu mam tak. Grom. Jaskółkę. Jeszcze zamiast kota ja chcę koniecznie ten filtr Petriego. Okej, okay, mamy mikstury, które nam się na pewno przydadzą. Jeśli chodzi o bombę, to właśnie nie dwimerytowa, tylko ulepszona czarcia purchawa. Dobra, no i chyba jestem przygotowany maksymalnie jak się dało na ten moment. Dobrze, moi drodzy, no to co? Chyba pora ruszać na tą bitwę. Już się nie mogę doczekać. Ale powiem wam, czuć to napięcie, nie powiem, że nie. Mam tylko nadzieję też, że nikt nas nie zawiedzie. Po wszystkim będę musiał pogratulować Yennefer. To zaklęcie, to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwimerytu. Yennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczeliny.
Są tu. Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Triss okazję, żeby się wykazała. No dobra, my tymczasem... Następnym razem daj mi w łeb, zanim zdenerwuję Marigold. Dobra, my ruszajmy pozamykać tych te szczeliny. Tylko tak, ja muszę... Aha, czyli automatycznie mam te bomby dwimerytowe, no dobra. Szkoda, że ja mam je tylko dwie. Ale Lambert jeszcze powinien mieć. Dobra. Dobrze się składa. Portal, zamknij portal, rzucając z niego bombą dwimerytową, okej? Okay? Dobrze to się składa, że do nich nie wpadnie. Geralt! A dobra, zadziałało, okej. Okay. Dobra, oczywiście kłę rzućmy. Czemu nie mogę rzucić kłę? A, bo dwimeryt blokuje działanie magiczne, no tak, dobra. Mniejsza z tym. Okej. Okay. Jedna się udała. Dalej. Dalej, dalej, lecimy, Lambert, lecimy. Nie, żebym nie wierzył w tę niewidzialność. Ja mam w głowie. No dobra, to drugi portal poszedł. Został nam jeszcze tylko jeden, tylko teraz problem polega na tym, że nie mam już bomby dwimerytowej. A nie, mam, bo one mi się respawnują w ekwipunku, dobra. Na całe szczęście. Chodź no. Po problemie. Dobra, udało się, szczelinie zamknięte. Także my swoją robotę wykonaliśmy. Geralt, chodź! Patrz tam, przegrupowują się. Widzisz dowódcę? Nazywa się Imlerit. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Golem. Psia krew, niewidzialność schodzi. Co z Marigold? Zaraza. Oho, Triss ma chyba problem jakiś, co, że nam nie pomaga? Okej, w tym samym czasie. Miałeś czekać wewnątrz! Nie mogę cały czas się ukrywać! Muszę stawić im czoła! Natychmiast wracaj! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Triss nie rzuciła zaklęcia. Psia krew, leć do niej! Nawiązanie do książek świetne. Okej. Uważaj na siebie. Magiczne pociski. Wciśnij scrolla, by nakierować magiczny pocisk. Pocisk uderzy miejsce, w którym stoisz. Okej, okej. Przytrzymaj lewy shift teraz. Dobra. Masz nowy przedmiot fabularny. Dobra, dobra. Wow, epicka szarża. Okej, okay, dobra. Okej, okay, wejdź na dach i pomóż Triss. No właśnie, bo ona ma jakiś... O kurde, ale ją tu napadli. No właśnie, Geralt dał ten sygnał. Dobra, chronimy Triss, bo jej się to przyda na pewno. Okej, okay, ostrożnie. Ale co z Geraltem i z Lambertem? Ja pierdzielę, niesamowite są te sceny.
Geralt! To jest epickie, naprawdę. Niesamowite wrażenie robi. Wracamy. Okej, wróć do Kaer Morhen, dobra. Zawiedź zaraz dotrze do twierdzy. No super. Szybciej płotka, hej płotka, chodź tu. Kurde, jadę, tylko oczywiście musiałem się wpierniczyć w ogień. Wybaczcie, że trochę zepsułem klimat. Ciekawe, czy trafił go szlak. Imlerita? Wątpię. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ale kurde, Marigold tutaj niezły deszcz ognia spuściło. Dobra, jesteśmy. Się od strony lasu! Musimy zamknąć bramę! Zaraz przedostaną się do środka! Okej, dobra, dostanę się za mury i... Dobra. To lecimy w takim razie tam szybko, nie zlekajmy, tylko ja muszę się jakoś dostać, kurde. Zamykać bramy! Dobra, lećmy z nimi szybko. Ale ta bitwa jest przeepicka, naprawdę. Ja się czekam brał cię w jakimś dowalonym filmie fantazy. O, idę. Lecę, Vesemir, lecę. Dobra, myszowór sobie tu poradzi. Okej, jest i brama, dobra, ciągamy za to wajchę szybko. No i Kaera się przydała. Okej, dobrze, że jej kazałem przyjechać do Kaer Morhen. No przyznaj. Lambert, przekres, idziesz za nami! Musimy się wycofać! Yennefer słabnie! Oho, no dobra, lećmy, bo faktycznie przecież Yen cały czas to zaklęcie rzuca. Ona już tam ledwo zipie pewnie. Okej, szczeliny portala można zamykać nie tylko za pomocą bomby, ale też Irdenem. Dobra, czaję. Uważajcie na siebie! Znaleźli sposób, by przedostać się do środka. Odwrót! Do bramy i na dziedziniec! Dobra. I za wcześnie. Wracaj na pozycję. Porozwalajmy ich wszystkich tutaj. Co tu się dzieje, kurde? Dobra, no wycofaliśmy się, ale to jest już taki ostatni bastion dosłownie. Nie idzie to najlepiej, niestety. Wiem, że może sceny walki są efektowne i tak dalej, ale przegrywamy to chyba niestety. Nie wiem, ktoś tu jeszcze został? Chyba nie. Nie wiem, czy coś powinienem teraz zrobić. Wiecie co, dajcie mi jeszcze chwilę. Ja skoczę szybko tutaj, o właśnie, i ulepszę sobie broń. I przy okazji... A, nie mogę zapisać gry, dobra. Pokonaj przeciwniku, wycofaj się do głównej bramy. No dobra, no to jestem tutaj. No tylko... No nie wiem, czy coś tu na mnie jeszcze czeka? A tak, dobra, musimy tutaj jeszcze ich powybijać. Dobra, pomóż Triss, okej, lecimy. Ale ile oni w ogóle mają tej armii? Co to ma być?
nie jest lekka przesada? Wszystko w porządku? Dziękuję. Gdyby nie wy, byłoby krucho. Musieliśmy się wycofać. Próbowali wejść przez główną bramę i następnym razem im się uda. Co ze Skellem? Musimy się wycofać! Ma kłopoty! Idę do niego! Pamiętaj o kamieniu, który ci dałam! No tak, przecież jeszcze Eskel, właśnie nie widziałem go tu w ogóle. Potrafię. To nie jest dobry znak, że oni się wycofują. Dawaj, Eskra, wstawaj. Ale ta scena walki z nim była świetna, naprawdę. Biorę ich na siebie. Dobra. Lecimy. Dawaj, Ciri, naparzaj. Oho, uniki, uniki, uniki. Pamiętajmy, że Ciri nie umie rzucać znaków. Biorę ich na siebie. Jarmę. Kurde, niedobrze. Okej. Okay. Ratujesz mi dupę, ale zdaje się, że miałaś siedzieć w zamku. Tylko kto by ci wtedy uratował dupę? No właśnie, Eskel, nie dyskutuj. Dobrze jest. Trochę głupio to wyszło, że wszyscy tak Eskela samego zostawili. Ale czemu nie mogę uderzyć? Dobra, coś mi się zacięło. Okej, lećmy dalej. Dziękuję. Musimy otworzyć im bramę! Ja powiem wam, że za wiele nie chcę się odzywać, bo to ma taki klimat to wszystko, naprawdę. Musimy otworzyć im bramę! Niesamowite to jest. Możemy się wycofać! Odwrót! Co ty tu robisz? Teraz to już bez znaczenia. Przechodzą przez szczeliny. Bomby dwimerytowe. Więcej znajdziecie w skrzyniach pod murami. Dobra, wszystko jasne. Shading! Stworzę krąg witalności! Okej, zamknij portale Gonu, dobra. Zamykać portale, inaczej zginiemy. Dobra, dobra, ja muszę gdzieś tam biec, tam jest jeden portal. Mur ich zatrzymał! Dobra, Geralt, rzuć te... Okej, poszło. Tylko nie wiem, czy to koniecznie o ten portal chodziło, chyba niestety nie. Chyba o ten chodziło. Dobra, pięknie. Opcjonalnie zaopatrz się bomby dwimertowe z zapasów Wesemira. Dobra, dobra, to się przyda, tylko... tutaj, okej. Lecimy jeszcze szybko do kolejnej... O kurde, jak pieprzu! Szybko. I musimy poczekać na tą ikonkę szczeliny fioletową. Dobra, dajmy sobie chwilę. Bo te szczeliny na razie tak dosyć losowo się pojawiają. Dobra, widzę, to jest ta.
Geralt, gdzieś ty to rzucił? Cepie. Nie tam. Ale nie, udało się, dobra. Idę, Triss, idę. Trzymaj się tam, stara, lecę. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Zamroziło Geralta, widzicie to? Ej, stary, rusz się! Niedobrze. Nie no, wszystkich zamroziło. Geralt! Gdzie on jest? Musimy... Ciri, uciekaj! Się narażać. Zawsze byłaś krnąbrnym dzieckiem. Uwielbiałem cię za to.
jestem Sven Mord! Nie wierzę, co tu się stało, nie? Aż powiem wam, zanim mówiłem. Mega mi się przykro zrobiło oczywiście z powodu, no... Wesemira. Ja nie zdążyłam mu pomóc. To nie twoja wina. Nie powinnam była uciekać do Kermoren. Avalach jest słaby, ale żyje. Triss opatruje pozostałych. Prawie zabiłam was wszystkich. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Nie, Geralt. Gdyby nie ja, Gon nigdy nie trafiłby do Kermoren. Musimy przygotować pogrzeb Wesemira. Chodźcie. Co tu się działo? Aż powiem wam, nie wiem, co mam mówić, nie? Serio. Ale Ciri na pewno nie powinna się teraz obwiniać za to, że Wesemir zginął, bo no to nie jest no jej wina tak naprawdę. Wesemir ją uratował. Ale zastanawia mnie też to, co się w ogóle stało z Ciri. Przecież jak Wesemir umarł, to widzieliście, co tu się wydarzyło. Jakby jej moc się aktywowała w pełni. Aż mam trochę wspomnienia z pierwszym Wiedźminem, tam też była scena pogrzebu chyba Coena, ile się nie mylę.
Dla Wiedźminów to już w ogóle musi być bolesne, przecież oni się znali 100 lat, jakby nie patrzeć naokoło. Nie obwinaj się. Żaden Wiedźmin nie zmarł dotąd na własnym łóżku. Nie wiesz, jak to jest widzieć, jak umiera ktoś, kogo kochasz, przez ciebie. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Tak. I uratowaliście mnie. Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Ukryjemy cię. Zatrzemy ślady. Nie. Nie będę już uciekać. Vafeil. Dla tych, którzy zostali, śmierć nigdy nie powinna być ważniejsza niż życie. Pożegnajcie przyjaciela. Gdy skończycie, musimy się naradzić. Tak, i uwielbiam te momenty w grach, kiedy coś takiego się stało, a ja teraz jak gdyby nigdy nic, mam sobie po prostu wcisnąć w i pójść w cholerę. Czy ja mogę tu pogadać z kimś? O czym myślisz? Nie wyobrażam sobie Kaer Morhen bez Vesemira. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. Rozumiem cię. Spróbuję szczęścia w Dolnej Marchii. Wojna zawsze nakręca robotę. Potem zobaczymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie no, rozumiem Eskala oczywiście, no nie musi przecież chcieć zostawać tutaj trochę za dużo. No mówię, no panowie przecież znali się około 100 lat. Przecież ile to jest czasu? Dziękuję. Daj spokój. Dziewczyna jest moją wychowanicą. Starzy ludzie żyją tylko po to, żeby pomagać młodym. Wiesz, że to jeszcze nie koniec. Wiem. Cokolwiek planujesz robić dalej, pamiętaj, że na Skellige zawsze znajdziesz wsparcie. We mnie, w Krachu i jego dzieciach. Dziękuję, będę o tym pamiętał. Podoglądam jeszcze rannych, ale niedługo będę musiał wracać. Zostawię wam trochę lekarstw. Bywaj w zdrowiu, myszoworze. Do zobaczenia. No dobra, to kto teraz? Co u was? Wszystko w porządku? Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałam. Narażaliście dla mnie życie. Jak mogę wam się odwdzięczyć? Coś wymyślimy, prawda? Wymyślimy. Co zamierzacie? Trzeba wracać pod Nowigrad na następną wojnę. Gdybyś za nami zatęsknił, będziemy w obozie. No dobrze, pogadajmy tu jeszcze z każdym, może teraz z Lambertem. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś dla mnie i dla Ciri. Szczerze? Gdybym wiedziała, co będzie się tu działo, nigdy nie zawróciłabym do Kaer Morhen. Cieszę się, że mogłam pomóc, ale wyjeżdżam, jak tylko Lambert poczuje się lepiej. Jedziecie razem? Mam pewien pomysł, ale do jego realizacji potrzebuję pomocy Wiedźmina. Lambert zgodził się na współpracę. Powodzenia, jeszcze raz dziękuję. Teraz jesteśmy kwita. Bardziej chciałem z Lambertem pogadać niż z Kaerą. Możemy pogadać? O co chodzi? Nie, dobra, bo co... No, to takie głupie te tematy. Trzymaj się. Dobra. Też jest Helmarem. Jesteś. Przykro mi z powodu Vesemira. Dziękuję za pomoc. Jedynie spłaciłem dług. Wracasz prosto na Ard Skellig. Nie ma co zwlekać. Wojna z czarnymi nie zaczeka.
wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem i dziękuję. Dobra. No i co, jeszcze Zoltan został i chyba już wszyscy tutaj. Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Dziękuję, nie najgorzej. To dobrze. Przykro mi z powodu Wesemira. Wiem, że był ci bliski. Był. Dzięki. Słuchaj, nie chcę ci się wtrącać między wódkę a zakąskę. Nie zrozum mnie źle. Pomogę wam, cokolwiek uradzicie, ale moim zdaniem teraz trzeba kontratakować. Musimy odnaleźć Gonę, Redina i dojechać ich, jak byk jałówkę. Jest nas za mało. Cudem odparliśmy atak Gonu i następnym razem nie będziemy mieli tyle szczęścia. To jest, wybacz, Geralt, pitolenie człowieka, który nie może otrząsnąć się po porażce. Prześpij się albo golnij sobie, przede wszystkim zaś weź się w garść i przemyśl sprawę. Przemyślę. Podoba mi się podejście Zoltana, ja wiem, co on chce powiedzieć, ale no faktycznie, no ile nas jest, no garstka. Ja się dziwię w ogóle, że my odbiliśmy ten atak. Znaczy, gdyby nie Ciri tak naprawdę, to nie doszłoby do tego ostatecznie, oni by nas pokonali, więc... A wiecie co, pogadajmy z tym Lambertem jeszcze. Możemy pogadać? O co chodzi? Spróbuj się z nikim nie pokłócić. Ci ludzie przyjechali nam pomóc. Będziesz mnie teraz wychowywał? Nie, tylko grzecznie proszę. To ci grzecznie odpowiadam, żebyś mnie pocałował w dupę. Te dialogi to chyba były jeszcze przed tym, co tu się stało, co? Jak się trzymasz? Uwielbiam takie pytania, jak się trzymam. Chujowo się trzymam, Geralt, i dobrze o tym wiesz. Wiedziałem, że staruszek nie będzie żył wiecznie. Nawet już powiedziałem Eskelowi, że jak przyjdzie co do czego, ja biorę jego miecz. Wiesz, dobrze mi leży w ręku. Ale Wesemir zasługiwał na lepszą śmierć, a zginął zgnieciony jak wesz. Pomścimy go. Czarno to widzę. Na razie. Trzymaj się. Kurde, no i mówię, i teraz to jest taki moment w grze, kiedy stało się coś takiego. Ja teraz muszę normalnie grać, jak gdyby nigdy nic. Trudne są zawsze takie momenty. Dobra, słuchajcie, no niestety, ale musimy tutaj ten odcinek już zakończyć. Tak wyszedł bardzo długi. Ale działo się tu naprawdę sporo i no przykro mi jest strasznie, muszę przyznać. Bo wiecie, jeśli ktoś gra w Wiedźmina, może inaczej. Kiedy ktoś przechodzi całą trylogię Wiedźmina pod rząd, w takim sensie, że nie gra tylko w jedynkę, nie tylko w trójkę, ale też 1, 2 i pamięta tego Wesemira i nagle widzi coś takiego, czytał książki też, no to naprawdę to boli, muszę przyznać, no. Bo mówię, ja z sagą Wiedźmin, no jestem dosyć blisko związany, no nie tylko przeszedłem gry, poza trójką, ale też no właśnie przeczytałem wszystkie książki i... No kurde, no szkoda mi tego starego dziada, no. Uwielbiałem go. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Głupio mi tak kończyć, no ale kiedyś muszę skończyć. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie to będzie trzeba koniecznie naradzić się za Walachem. No i podjąć jakieś dalsze działania po prostu. Na razie.